Rzucimy okiem na najnowszego customa, tym razem jest to Maria Hill. Z Marvela oczywiście, ponieważ tak wygląda więcej moich customów, większość. Maria Hill to oczywiście jest szefowa S.H.I.E.L.D. Teraz znów w komiksach. W filmach była to asystentka Nicka Fury'ego. No ale podchodzę do niej w sposób komiksowy, ponieważ ona sama w tym swoim kostiumie jest oparta właśnie na komiksie. Tu jest w całości. Ta Maria cały swój kostium ma wzięty z serii Incredible Hulk Marka Wade'a i Francisa Lainey-Liu, jednego z moich ulubionych rysowników. Dlatego właśnie postanowiłem zrobić Hill tak, jak on ją rysuje. I to, co wyróżnia jego Maryśkę, to w sumie kilka szczególików. To, że ma podwinięte rękawy, tu ma rękawiczki bez palców, pistolet zawsze gdzieś przy sobie, jakaś tam kabura, inne pierdółki i brązowe kolory zamiast białego. No i tak. Sama Maria to jest właściwie prawie w 100% Diana Prince, agentka Diana Prince z DC Direct, z serii Wonder Woman. Ona normalnie była perłowo-biała, także mogłaby się nadawać na agentkę 13, czyli Sharon Carter. Zresztą jak sami widzicie, właśnie ten kostium jest po prostu idealny. Jest. Nie da się zaprzeczyć, że na pewno był wzorowany na kostiumach S.H.I.E.L.D. Tu szczególnie z tym wycięciem i z tym, jak po prostu leży. No i tak, tu mamy ze szczególików zaraz. O, proszę bardzo. Ze szczególików mamy nowa kamera jest testowana, właściwie telefon, także dlatego takie rzeczy. Ze szczegółów. Logo S.H.I.E.L.D. na jednym i drugim ramieniu. Wydrukowane na drukarce do naklejek. Całe niezłe, choć nie jest w 100% idealny, tak jak bym chciał, ale jest ok. Dalej, Maryśka, tak jak mówiłem, to jest Diana Prince, czyli w sumie Wonder Woman. Dlatego jest taka ładna. Skup się na twarzy. Ok, dobra. Tak, tu mamy, widzicie, jakieś ładownice, paseczki, inne pierdółki. Rękawiczka bez palców. Ta dłoń z pistoletem, ten pistolet jest do niej, jest w niej wyrzeźbiony. Nie ma autofokusu w tym głupim telefonie. Tak, pistolet jest wyrzeźbiony. Ta cała dłoń jest wzięta od Kaczu z Indie Spotlight. Fajna figurka. Musiałem ją tutaj tylko przeszczepić. Reszta to jest dalej Wonder Woman. Buty, tu ma delikatnie wyrzeźbione pasek, tu ma wyrzeźbione oczywiście te elementy tutaj przy rękawicach, tak dalej. Ogólnie rzecz biorąc, w większości przypadków, jest to, zaraz ją oddam, jest to właśnie figurka DC Direct. Dlatego też ma całe 9 punktów ruchu. Mamy tak, głowa na stawie kulkowym, więc rusza się we wszystkie strony, może się obrócić. Ręce, tak, na zewnątrz delikatnie. Zgięcie w łokciu to tyle, nic tu, nic tu. Nogi, może na prawej pokażmy, do przodu, do tyłu, zgięcie w kolanie i to tyle. Nic więcej, naprawdę żadnych więcej punktów nie ma, dlatego ona nie jest to oszałamiający custom, powiem tak, oczywiście jeszcze coś prostego, ale ja tam do Maryśki nic więcej nie potrzebowałem, miała po prostu wyglądać tak, móc wycelować kogoś swoim pistoletem. I tyle, podoba mi się to, właściwie w miarę podoba mi się, jak ją pomalowałem. Nie jest aż tak fajnie, jak wychodzi mi z reguły. Szczególnie to cieniowanie tutaj jest takie bardziej generic, bym powiedział, używając amerykanizmu. Po prostu jest. Nie ma tego czegoś, czego ja używam z reguły przy cieniowaniu, żeby zrobić je takim bardziej prawdziwym. No ale cóż. Wszystkie tutaj te rzeczy są pocieniowane, rękawice, buty. Choć tego nie widać za bardzo, ale uwierzcie mi, jest. Tutaj, jak widzicie, jaśniejsze kolorki, czyli to, co tygryski lubią najbardziej. Tu brąz, bo kobiety lubią brąz. Trochę błyszczących elementów. Tutaj na przykład pod pachą i tu na obu nogach mamy ciemniejsze kolory, dlatego żeby ten jej kostium nie był taki jednolity. I to właściwie tyle. Musicie mi dać znać, jak wam Marysia się podoba. Mam nadzieję, że dosyć bardzo. Fajnie by było. Przy okazji powiedzcie, jak ta kamera nowa się sprawuje, czy nie za bardzo trzepie. Tu mamy natomiast Marysię z Kapitanem Ameryką. O, tak. To wygląda. Tu troszkę odsuniemy.
Kapitan Ameryka Maria Hill, także jak widzicie, ona jest zdecydowanie w skali Marvel Select. Zresztą docelowo właśnie tak miała być, tak naprawdę. Ręce mi gdzieś uciekły. Także tak, Kapitan, Maria, bardzo mają do siebie podobne kolory, to jest także fajne. Dlatego to właśnie fajnie pokazuje, że Kapitan miał po prostu kostium S.H.I.E.L.D. w komiksach i w filmie. I to właściwie tyle. Jeszcze raz, dajcie znać, jak Mary się podoba, jak pasuje kamera. Najwyżej wrócimy do starej, bardziej estetycznej. Albo te zaczepię jakoś inaczej. W każdym razie, do następnego, ludzie. Na razie. Trzymaj.